Cześć wszystkim, tu Julka, witam Was na moim kanale. Dzisiaj mamy 22 maja, jest już 9:40, słuchajcie. Ja odprowadziłam Leksa rano do żłobka, ale troszkę nam się zaspało. Troszkę bardzo, obudziliśmy się dopiero po 8, a więc szybciutko śniadanie, szybciutko ubieraliśmy się i odwiozłam go do żłobka, później z pieskiem, wiecie jak to jest, śniadanie. I stwierdziłam, że teraz się do Was odezwę. Dzisiaj mam sporo planów, dlatego że właśnie wychodzę na siłownię, jak widzicie już jestem ubrana, już jest bardzo, bardzo gorąco, przynajmniej z 23 stopni o 9:40, a więc jak najbardziej to jest pogoda, która mi pasuje, jestem zadowolona. W południe ma dojść do 27-8 stopni i tak przez kolejne przynajmniej 2 tygodnie, no bo na najbliższe 2 tygodnie jestem w stanie tylko zobaczyć pogodę, więc jak najbardziej fajnie lato do nas przyszło, to mega, mega motywuje, zwłaszcza, że jest taki przyjemny, lekki wiaterek, który ochładza. I ja uciekam na siłownię, następnie wykąpię się na siłowni. To wiecie, jak bardzo tego nie lubię, ale wzięłam wszystko, co mi do tego potrzebne, klapki, ręcznik i tak dalej, dlatego że później chcę od razu jechać do sklepu i dzisiaj zabiorę Was do Leclerca. Zawsze jeżdżę do Carrefoura, zawsze, zawsze, ale w życiu trzeba czasami zmieniać i chociaż zrobić zakupy w innym sklepie, dlatego pojadę do Leclerca, chcę zobaczyć, jakie oni mają tam produkty, jakie oni mają owoce. Może mają większy wybór niż w Carrefourze, dlatego że poszukuję pataji i w Carrefourze nie było, w Leclerca jednym nie było, a teraz pojadę do drugiego Leclerca troszkę dalej i zobaczę, może tam znajdę ten cały smoczy owoc, dlatego że tak za mną chodzi, że muszę go zjeść, muszę go w końcu spróbować. Bardzo mi na tym zależy, a mam nadzieję, że nie będę rozczarowana, że smak jest niedobry. Tutaj nie zamykam do końca okna, tylko zostawię otwarty pieskowi, żeby mógł sobie patrzeć. Pranie wywieszone, wszystko zrobione, a więc słuchajcie co, zapraszam Was na dzień ze mną. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobało i ja już uciekam. W ogóle mam dla Was kilka historii mojego życia. Zgubiłam swoją kartę na siłowni, nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest, ale na szczęście Laurent ma taką samą, a więc trudno, odbiję się dzisiaj jako Laurent, a swojej karty poszukam spokojnie po południu, dlatego że w sumie nie byłam na siłowni jakiś już czas, no czyli około 5 dni, bo cały zeszły tydzień zajmowałam się nagrywaniem, jeździłam po Paryżu i tak dalej. Jak wiecie, zaczyna moją serię Paryż z Julką, chyba tak to się będzie nazywało, zobaczymy. Na razie pierwszy odcinek tak podszedł, ale coś mam mieszane uczucia, jeśli chodzi do tej nazwy, a chciałabym być w 100% zadowolona, ale nieważne. I cały jeszcze poranek szukałam baterii, bo wstałam rano i stwierdziłam, tak, dzisiaj nagram sobie vloga, dzisiaj jest ten dzień i nie mogłam w ogóle znaleźć ani ładowarki, ani baterii od aparatu, a więc mówię, wszystko idzie nie tak jak trzeba. Wyszłam z psem na spacer, już pomijając w ogóle to, że zaspaliśmy, bo to trudno, no tak się zdarza, więc na luzie ogarnęliśmy się i wyszliśmy. Wychodzę z psem na spacer, idę i oczywiście ja gdzieś tam w swoich myślach sprawdzałam sobie mój sennik, dlatego że śniło mi się, że jestem w ciąży i ja zawsze jak mi się śni coś takiego, co bardzo dobrze pamiętam i co jest bardzo, bardzo utkwi mi w głowie, to wtedy sprawdzam sobie sennik i to okazuje się, że przydarzy mi się jakieś szczęście materialne, a więc spokojnie pogardzę. Nie pogardzę. I jeszcze śniło mi się, że inna kobieta jest w ciąży i że ona rodziła, to oznacza, że spełni się jakieś moje ogromne, ogromne życzenie, na które bardzo długo już czekam, a więc jak najbardziej nie pozytywnie, no i byłam w tych moich myślach, w tym senniku i wdepnęłam w ciąg kupę, a więc jak ktoś ma psa, to błagam Was, sprzątajcie kupy po swoich psach, po to są te torebki i po to są te mandaty, aby sprzątać te kupy po psie. Ja zawsze sprzątam kupy po moim psie i może to takie ohydne tutaj, ale kurde, tak się wkurzyłam, że po prostu masakra, chociaż się mówi, że to na szczęście, a więc może taki szczęśliwy będzie ten tydzień. No i tyle, słuchajcie. Masakra, tak się, nie wiem, taka byłam jakoś niby wkurzona, z drugiej strony śmiałam się, po prostu byłam, po prostu było mi śmiesznie. Ja uciekam na siłownię, ale muszę powiedzieć, że to jest chyba mój szczęśliwy dzień, bo jak nigdy nie mam miejsc parkingowych, to tak teraz jest jedno, jedyne miejsce parkingowe przed samym wejściem, a więc to jest chyba mój dzień dzisiaj. Pa! Słuchajcie, ja już po treningu, ale ledwo zipię. Pierwszy raz tak miałam, że normalnie tyle z siebie dałam, że aż mi się ręce trzęsły, co nigdy mi się, aż nie zdarzyło mi się. Po prostu w głos mi się łamał, wyciągnęłam sobie już nawet słuchawki, nie słuchałam muzyki i tylko byłam taka w tym
swoim postanowieniu, a więc po prostu potem jak przystałam, też mi się ręce trzęsły i nic nie podnosiłam dzisiaj, żadnych ciężarek, że nic po prostu. Tyle, że własnym ciałem tyle z siebie dałam, więc jestem mega dumna. Właśnie podjechałam pod sklep, a więc kupię to, co muszę i wracam do domu, bo mam trochę pracy przy komputerze dzisiaj. Jak zawsze ja idę do sklepu bez żadnych drobnych, a więc musiałam iść, wypłacić pieniądze, a iść to zmienić, żeby móc wziąć wózek, który nie działa. A nie, działa, dobra. A więc teraz spokojnie mogę zacząć zakupy. Wszystko mi dzisiaj leci. Dobra, idziemy! Jak chodziłam do sklepu, to szło przede mną dwóch panów, Polaków. Jeden do drugiego mówi: Boże, capi ten ser, jak nie wiem, no capi, jak nie wiem, ale jest taki zajebisty, że znowu go kupię, tak. Okay. Są piękne kubki, ale też i szklanki. Chyba kupię szklanki, bo w zeszłym tygodniu stłukłam 4 i już nie mamy w ogóle szklanek. Te są piękne. Ale jak kupię kubek, to chłopaki mnie zabiją. Oj, to też jest fajne. Wróciłam ze sklepu, zrobiłam wszystkie zakupy, rozpakowałam, zjadłam i usiadłam do komputera. Zrobiłam sobie też kawę, ale coś mi tak nie wchodzi ta kawa. Wydaje mi się, że jest po prostu za ciepło i jak jest lato, przychodzi lato, to ja już nie jestem taka kawowa jak zimą i wolę się napić po prostu wody. Tak, słuchajcie, jest 13:15 i ja siedzę właśnie przy komputerze, pracuję sobie i zdałam sobie dzisiaj sprawę, że mamy poniedziałek, a ja w czwartek o 14:00 wypuszczam mój drugi odcinek Julka i w Paryżu i jeszcze nie zaczęłam w ogóle go montować, a z tymi odcinkami jest naprawdę dużo pracy, a więc muszę się za to zabrać, bo w czwartek o 14:00 go wypuszczam. No i chciałabym już mieć jakiś film na sobotę, dlatego że nie mówiłam wam jeszcze, w piątek jedziemy na plażę, tak się cieszę. Agnieszka ma w środę urodziny, a więc zabieramy ją i jedziemy w piątek na plażę, a więc chciałam mieć jakiś film, wiecie, na sobotę, bo na pewno nie będę siedziała w internecie. Jeśli chcecie, abym nagrała właśnie jakiś film z piątku, może nie takiego typowego vloga, ale jakiś taki po prostu film, to zobaczymy w ogóle, jak to będzie wyglądać. To dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. Ma być przepiękna pogoda i my jedziemy do Normandii, w sumie mamy około 3 godzin samochodem, z przerwami, no bo wiecie, jak to jest z dwójką dzieci, trzeba robić przerwy. Wyjedziemy sobie, nie wiem, nawet o 7 rano, no to będziemy, żeby cały dzień sobie spokojnie tam spędzić i wrócimy wieczorem. Zdecydowaliśmy się właśnie na piątek, bo w czwartek zaczyna się 4-dniowy weekend, ma być przepiękny, no ale właśnie w czwartek damy sobie taki czas na organizację dla rąk i tak dalej, no i pojedziemy w piątek, a więc mega się cieszę, Aleks też się bardzo cieszy, już mu powiedziałam, spakuję mu wszystkie zabawki do piasku i tak dalej, po prostu posiedzimy na plaży, to na pewno nie będzie pogoda na kąpanie się, no bo z tamtej strony morze jest dosyć zimne, ale na pewno będzie przepiękna pogoda na opalanie się i na siedzenie w piasku. A więc taka nasza decyzja, w piątek jedziemy, a dzisiaj po południu przychodzą do mnie dwie koleżanki koło 17:00, będę musiała po nie jechać, bo teraz są w Disneylandzie i później je będę odbierać, a więc muszę troszkę ogarnąć w mieszkanku, bo jedna z tych koleżanek jeszcze nigdy u mnie nie była, a więc wypadałoby, że jak przyjdzie, to żeby był błysk, nie? Wiecie, jak to jest. A więc ja się zabieram do pracowania, bo naprawdę mam sporo, sporo pracy przy komputerze i stwierdziłam, że już chyba niedługo nie będę musiała nosić okulary, jak tak dalej pójdzie z tym komputerem, bo od 2 lat w sumie pracuję przy komputerze bardzo, bardzo dużo i mam wrażenie, że czasami po prostu coś mi, wiecie, chciałabym założyć okulary, żeby zobaczyć HD, wiecie, o co chodzi. A więc muszę umówić się do okulisty, żeby chociaż to sprawdzić, czy na pewno nie ma problemu, bo ja nigdy nie miałam problemu z oczami, ale taka ilość czasu, jaką ja spędzam przy komputerze pracując, montując filmy, jest to moją pracą, a więc tak to wygląda, aż wydaje mi się czasami, że przydałoby mi się okulary, może chociaż tylko i wyłącznie do komputera, ale przydałoby się, a więc ja tutaj kontynuuję. Ja właśnie będę wychodziła, chciałam podjechać do kultury, żeby zobaczyć, czy nie mają takich drewnianych podstawek na jeden z moich projektów DIY, dlatego że chciałabym ruszyć teraz z takimi drobnymi DIY i już mam kilka rzeczy, brakuje mi tylko podstawki i patrzyłam na stronie internetowej, że mają takie właśnie fajne po 2-3 euro drewniane, jakie potrzebuję, a więc podskoczę teraz i będę miała z głowy, bo potem odbieram Aleksa, no i chyba od razu będziemy jechali po dziewczyny, a więc pojadę po to szybciutko, wrócę do domu, ogarnę, bo jeszcze tego nie zrobiłam i potem wyskoczę po niunia. Słuchajcie, wyszłam do tego sklepu, totalnie nie rozumiem przyczyny, tak mnie rozbolała głowa, dosłownie przeszłam i nie wiem, jakieś takie powietrze
buchnęło na mnie takie ciepłe i aż mi się zakręciło w głowie, a więc kupuję to, co muszę, bo już widziałam, że są te rzeczy, które chcę i będę uciekać, trzeba stąd wyjść, bo jakaś masakra, jakby ogrzewania dosłownie nie wyłączyli, a na zewnątrz jest 30 stopni. Znalazłam jeszcze trochę motywacji, jestem w Castoramie i szukam takich specjalnych, malutkich uchwytów właśnie do tego mojego DIY, bo mówię już dobra, zrobię sobie to wszystko dzisiaj i jutro będę mogła Wam nagrać, aby jeszcze w tym tygodniu albo na początku przyszłego tygodnia się to zaczęło pojawiać, ale łańcuchy tu jakieś, a uchwyty nie ma. Kobieta przyszła do Castoramy i próbuje udać, że coś kupuje. Cześć, słuchajcie, jest 22 i ja właśnie, w ogóle zobaczcie, mamy dzień, jest 22 i ja właśnie wracam, dlatego że odwiozłam dziewczyny na dworzec, patrzę, czy wszystko wzięły i nie odzywałam się do Was cały dzień, ale pojechaliśmy z Aleksem po dziewczyny, zjedliśmy razem kolację i naprawdę spędziliśmy super fajnie czas. I tyle, dlatego tak w sumie się do Was nie odzywałam. Był piękny, cieplutki dzień, teraz założyłam bluzę, chociaż cała tutaj połowa mojej bluzy jest niestety mega mokra, dlatego że wlała mi się butelka wody, no ale trudno. Mówię, tak nawet założę sobie bluzę, żeby się troszkę ogrzać, a okazało się, że ona jest mega mokra. I tyle, słuchajcie, chciałam się z Wami pożegnać, jutro rano wstaję i na pewno pójdę na siłownię, chcę też iść do tego sklepu, tego TK Maxa całego mojego, żeby kupić sobie strój kąpielowy, dlatego że weszliśmy dzisiaj dosłownie na chwilkę z Eweliną, bo ona chciała zobaczyć i były takie super stroje i tak dalej, naprawdę mega niedrogie, bo z Etamu były 4 euro za górę, 4 za dół, jednoczęściowe były przepiękne stroje. A jak pewnie już wiecie, zarezerwowaliśmy wakacje, dlatego że mówiłam to na moim Snapchacie i jedziemy pod koniec sierpnia na wakacje. Mega się cieszę, ale to gdzie, jak i tak dalej. Zobaczymy, może Wam tam powiem kiedyś, ale mega się cieszę. Jedziemy na tydzień, ja, Aleks i Lola, a więc naprawdę mega się cieszę. Mega, 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 nawet daleko, a więc w stronę słońca. A więc właśnie chciałabym mieć jakieś fajne stroje kąpielowe, niby mam, ale mówię, jak można kupić fajne Etamu i tak dalej, 2 razy taniej, no to dlaczego nie? Zejdę rano i zobaczę, co tam mają, a teraz Alek się już na pewno śpi, dlatego że Lorą się tym zajął, ja wracam, wyjdę z pieskiem i usiądziemy sobie przed telewizorem, dlatego że to był w sumie bardzo długi dzień i co? Dzięki za oglądanie tego vloga, mam nadzieję, że Wam się podobał, jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jeśli jesteście tutaj nowymi widzami i widzimy się już w następnym odcinku.